Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Ostatnio mieliśmy aktualizację dwóch tematów. Aktualizację firmware'u do Mavic Air 2 i mieliśmy aktualizację też aplikacji DJI Fly. Niewiele na ten temat jest filmów. Ja już robiłem takie próby w zeszłym tygodniu, ale była bardzo brzydka pogoda. A dzisiaj mamy niedzielę, jest fajny poranek. Mavic jest już w powietrzu i pokażę Wam, na czym polegają te różnice i gdzie są te różnice. Jeżeli chodzi o instalację Aircraft Firmware, czyli oprogramowanie samego drona bezpośrednio z poziomu aplikacji, przebiegało około 10-15 minut. Natomiast jeżeli chodzi o aktualizację aplikacji samej, ona już automatycznie została właśnie update'owana, czyli zaktualizowana w czasie nocnym. Jak już przeszedłem do kolejnej sesji, kolejnego dnia, następnego dnia już iPhone zawierał wersję 1.1.5. Pierwsza nowa funkcjonalność to jest Target Scanning. Odhaczamy ją w menu Control. Jest tutaj taki tak zwany toggle, czyli przełącznik Target Scanning. I po uruchomieniu tej funkcjonalności dron automatycznie sugeruje nam cel na ekranie, czyli nasz obiekt na ekranie poprzez właśnie takie zielone kółeczko z plusem. W tym momencie możemy poprzez naciśnięcie plusa od razu przejść do opcji Spotlight, czyli to jest duże ułatwienie, jeżeli chcemy faktycznie sesje wykonywać, które się opierają na śledzeniu danego obiektu. Jak widzicie, w tej chwili Spotlight działa sam automatycznie. Ja podlecę za chwilę trochę bliżej, żeby to tę funkcjonalność lepiej pokazać, ale jak najbardziej działa to intuicyjnie i dość sprytnie. Szczególnie wtedy, kiedy chcemy śledzić obiekty, bo kiedy wykonujemy normalne czynności, możemy deaktywować tę funkcję. Prosta funkcjonalność, ale fajna, skuteczna, bo jeżeli komuś zależy, jeżeli na przykład, nie wiem, biegnie albo jedzie na rowerze, faktycznie od razu aplikacja mu proponuje, żeby kogoś śledzić daną postać czy obiekt, tak jak nas śledzi w tej chwili. Bardzo fajna opcja, jaką dostaliśmy dla Hyperlapse Free, to jest możliwość zaznaczenia na ekranie naszego obiektu głównego i w tym momencie, jeżeli zaczynamy poruszać drążkami tak jak sami chcemy, to nadal ten obiekt jest zablokowany na środku ekranu. Jest to dosyć fajna opcja, dlatego że można przy Hyperlapse'ach wykonywać nie tylko zaprogramowane ruchy czy misje odtwarzać, ale możemy też zupełnie sami postępować tak jak chcemy z naszym dronem i on leci tak jak my chcemy, a obiekt utrzymuje w centralnym punkcie ekranu. No i faktycznie, słuchajcie, mamy tą jedną sesję zrobioną, hyperlapse'ową, 4 sekundy. Wygląda na to, że mamy pełną dowolność, jeżeli chodzi o sterowanie wokół naszego obiektu i obiekt utrzymuje się. Można zmieniać dystans, można zmieniać kąt, czyli otaczać dany obiekt, można też zmieniać wysokość. Fajna funkcjonalność. Myślę, że wielu osobom się przyda, bo mają własne poczucie smaku i mogą sami komponować hyperlapse'y w tej chwili. Mamy zrobione dwa tryby. Już wiemy, że mamy toggle, możemy wykonać target scanning, uruchomić, aktywować target scanning. I druga sprawa, możemy hyperlapse. Otoczenie robi się coraz ciekawsze, jak widzicie. Słuchajcie, następna cecha zarąbista to jest taka, że jeżeli mamy quickshoty, możemy podnieść teraz rękę, czyli wywołujemy quickshoty poprzez podniesienie ramienia do góry. Ja już to pokażę. Robiłem to już raz i to wychodzi, czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej, ale na przykład droni wychodziło mi całkiem spoko. You're telling all this lies, boy. You said you need a space, but you're out right now. Drinking with your friends, having
Słuchajcie, następna funkcjonalność, ja ją ćwiczyłem, dzisiaj już nie będę jej ćwiczył, to jest możliwość zapisu hyperlapsów w 8K, nawet w formacie RAW. Natomiast to, co widziałem i to, co próbowałem zrobić, było na dzisiaj nie do przyjęcia, dlatego że prędkość zapisu jest tak niska, że de facto każda następna fota wchodzi nam mniej więcej po jakichś 5 sekundach, więc de facto te hyperlapsy są bezużyteczne. Żeby były dobre, potrzebujemy około 2 sekund, jeżeli chodzi o interwał. 5 sekund to jest już zdecydowanie za dużo i nie osiągniemy, nie wyciągniemy z tego płynnych ujęć. Także tą cechę sobie odpuścimy. Jeżeli chodzi o jeszcze inne korzyści, to jest redukcja szumu w cieniach właśnie przy ujęciach wieczornych. Tutaj widzimy ujęcie jeszcze sprzed aktualizacji i tutaj dość mocno szumiało przy zachodzie słońca. Szczególnie jak popatrzymy sobie na zbliżenie w cieniach, to jest to bardzo widoczne. Natomiast moje ulubione z tych cech, o których mówiliśmy, to jest właśnie ten tryb sportowy 19 na godzinę. Fantastyczna sprawa przy utrzymaniu w środku kadru obiektu. Uważam, że tutaj jest bardzo duży potencjał. Trzeba oczywiście uważać, żeby nie wlecieć w przeszkody, takie jak drzewa, czy linie energetyczne, czy latarnie, bo to faktycznie jest tak, że to jest moment przy tej prędkości 70 na godzinę. Kolejna sprawa to oczywiście wywołanie quickshotów. Świetnie, bo można ten kontroler sobie położyć i wtedy zupełnie nie mamy go na zdjęciu czy na tej naszej animacji. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że po oddaleniu się mniej więcej na jakieś 13-14 metrów od nas, to jest akurat boomerang, dron traci nas, czyli już ta zielona obwódka nie jest aktywna i w tym momencie końcówka już nie wygląda tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Tutaj jeszcze z dodatkowych cech, jakie otrzymaliśmy, to jest Optimized Smart RTH. Nie ćwiczyłem tego, dlatego że RTH wydawało mi się już w miarę dobrze, ten powrót do domu, to działało w miarę ok. Ćwiczyłem przy okazji warsztatu online'owego nagrywania. Natomiast mamy tutaj jeszcze w przypadku interferencji, czyli zakłóceń, jest też wyraźnie to sygnalizowane przez system. Słuchajcie, podsumowując tą aktualizację, bo siedziałem teraz przy tym montażu prawie pół niedzieli, mogę powiedzieć tak, wiele jest jeszcze cech, na które czekaliśmy pewnie, tak jak na przykład kompatybilność z goglami czy ze smart kontrolerem. Nie możemy na dzisiaj wyłączyć na przykład tych dolnych czujników, czyli VPS-u. Jeżeli chodzi o POI, też nie jest doskonałe, bo trzeba patrzeć w centrum, nie można patrzeć na zewnątrz. I tych cech jest naprawdę dużo, tak jak na przykład ustawienia stylu, których tutaj nie mamy. I ja nie wiem, czy my czekaliśmy akurat na taką aktualizację, ale cieszę się, że ona jest, że system jest trochę bardziej stabilniejszy, że już ta aplikacja DJI Fly powoli zaczyna być bardziej, no może nawet nie profesjonalna, ale funkcjonalna przynajmniej tyle. Natomiast nadal daleko jest jej do funkcjonalności DJI Go i to trzeba powiedzieć wyraźnie. Oczywiście wiele osób powie, że narzekam, że tak wcale nie jest tak źle, ale wierzcie mi, że ktoś, kto długo miał do czynienia z aplikacją DJI Go 4, naprawdę ma ciężko przestawić się na Fly i to jeszcze pewnie trzeba sporo aktualizacji, żeby to przeszło. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach niedługo. Cześć! Said you needed space, bet you're out right now. Drinking with your friends, having a good time. But when you're feeling lonely, you come back around. You come back around. Oh. I'm done picking up your pieces. I'm done healing all your scars. You said we're done, but then next morning you regret what you said, honey. Here we go again.